Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Jurassic Park. Nieczęsto się zdarza, żebym rozpoczynał tym właśnie ekranem i nieczęsto się zdarza, żebym od razu na samym początku tego filmu właśnie odpakował wszystkie bilety, jakie tutaj mamy. No niestety nie udało się uzyskać legendy, ale spokojnie. Ja to wszystko tak pięknie przygotowałem, że zaraz będziemy mogli otworzyć właśnie drugą partię tego. Prócz tego przygotowałem masę fajnych eventów, w których w końcu dostanę Velociraptora generacji drugiej, na którego się już od em, dawna... Więc ten odcinek zapowiada się naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że um, Wam też się będzie fajnie go oglądało. Jeżeli tak, to strzelcie oczywiście lajka w górę, jeżeli wierzycie, że z drugiego eventu dzisiaj może wypadnie nowa legenda. Mamy dwa Indominusy też um, do wyklucia, więc będzie spoko. I chwila, ja byłem pewien, że ja też to kupowałem, ale okazuje się, że nie. Tu się zresetowało wszystko. Okej, okay, trochę dziwnie to wyglądało. Tutaj nawet nie mam pojęcia, co um, dokładnie było do kupienia. Ale o Jungle Conservation. Mhm, fajny budynek. Mamy Lofozaura i mamy Halloweenowy Event. Jakiś może? To się przed chwilą pojawiło, więc bardzo mnie ciekawi, co tutaj się właśnie dzieje. Odbierzmy sobie punkty DNA. Zobaczmy, czy Suchomimus. O, Suchomimus jest na 20 poziomie. Zarąbiście. Bo też fajnie, że taki dinozaur, którego, wiecie, legend już miałem parę albo parę kart zdobyłem, no to w końcu wbił sobie troszeczkę wyższy poziom i przejdźmy do naszego, a, do naszego właśnie tematu głównego, czyli nowych Indominusów, które nawiasem mówiąc, weźmiemy sobie od razu Ulepszymy na poziom 20, czyli będę miał kolejne, kolejnego właśnie Indominusa na 20 poziomie. I wiadomo, plan jest taki, żeby wszystko sobie przygotować na 40 poziom, chociaż jeżeli to zrobię, to i tak skoczy poziom trudności, że wtedy, <grym> wtedy będę miał dość tej gry. Tak pewnie, się, tak pewnie się to skończy. Jak widzicie, wszystko pięknie przygotowane, i od razu lecimy. Nie ma co tracić czasu. Weźmy, wykorzystajmy maszynę, którą mam za konto VIP. I ta maszyna pozwala nam na instant Fuse zrobić 280 punktów, tadam! I kolejny indominusik na 20 poziomie jest właśnie przygotowany pięknie, no, taką armię mówię. Robię powoli. Tych wszystkich endominosów, dobra, odbierzmy sobie kasę, bo brakuje mi trochę, jeszcze, no, troszkę mi brakuje właśnie do tego. O, wy, wywaliło grę, ciekawe dlaczego. Myślałem, może, że coś się tutaj zupgradeowało właśnie w związku z tym Halloweenowym eventem, albo bardziej tymi ikonkami, ale nie widzę, żeby cokolwiek tu się zmieniło. I lecimy od razu na eventy, które mam tutaj przygotowane. Jak widzicie, jest tego troszkę i jeszcze tak jest, takich ciekawostek. W końcu wydałem wszystkie praktycznie, znaczy wydałem tyle. Ile dolarów, ile trzeba, żeby w końcu całą wyspę sobie odblokować, więc wszystkie tereny powoli, powoli będą tutaj kopane. Więc bardzo fajnie się to zapowiada. A my lecimy na pierwszy event i weźmy sobie ten. zacznijmy od najgorszego eventu, a później będziemy przychodzili coraz to do lepszych. I tak, tutaj mamy to, to, to. Więc ja bym zaryzykował i zrobił tak, tak i nie wiem, i tak. No raczej i tak się to powinno udać, chociaż właśnie, mam też drugi event, ten VIP-owy, w którym trzeba, o, a, ja Ciebie tuję, w którym trzeba też walczyć podwodnymi kreaturami, więc mogłem sobie porównać to i zobaczyć dokładnie jak to wygląda, 360, no ja bym na Twoim miejscu zaatakował, zaatakuj, zaatakuj, zrób to, zmusisz, <laughs> oczywiście, że to zrobisz, pięknie, to teraz ja będę mógł Ciebie, chociaż nie będę mógł Ci zrobić krzywdy... Hmm, hmm, hmm. co w takiej sytuacji powinienem zrobić, dobra, weźmiemy sobie coś takiego, zagramy to na spokojnie, chociaż nie wiem, czy on nie ma boosta, o, dwa punkty, a, wow, ale mi przypierdzielił, dobra, czy on miał dwa punkty, czy miał trzy punkty, ile on miał punktów do wydania, to są te dylematy, ale i tak powinienem go bez problemu załatwić i zobaczymy, czy, a, on ma na mnie busta, więc ja mam też na niego busta, więc wszystko jest git. A więc ten evencik zostanie właśnie zaraz zakończony. I ciekaw jestem, czy uda mi się dzisiaj z tego, z tej paczuchy dostać nową legendę. Bo dawno nie dostałem z tej paczuchy legendy, chyba nawet w ogóle, a jest tutaj taka minimalna szansa, albo to jest ruletka. Nie pamiętam które to jest. To jest chyba ruletka, prawda? Tak, to jest ruletka, dlatego nie dostałem, nie, nie pamiętam, żebym z paczki dostał coś ciekawego i Velociraptor, hmm, dzisiaj odcinek będzie taki Velociraptorowy trochę, no bo też mam, tak jak mówiłem, event tutaj, Velociraptor generacji drugiej, od razu możemy sobie to rozegrać i wiecie co, zrobimy to, tylko czekajcie, upewnię się, że nie popełniam jakiegoś głupiego błędu. Okej, okay, tutaj mamy wodne, czyli wszystko się zgadza, bo gdyby się okazało, że gdzieś jeszcze będę potrzebował tych dinozaurów, no to byłoby średnio. Ale mamy armia indominusów, po prostu. Dzisiaj e, totalna dominacja. A, wezmę sobie, odłożę punkcik. I tak mi nic nie zrobisz. I tak już powinieneś wiedzieć, że przegrałeś. A, czekajcie, bo on ma 11 poziom. <grym> to niezła dominacja. Niezła dominacja na 20 poziomie. ale ja je jeszcze dwa takie muszę wykluć. I już, już, już będzie mm, wszystko przygotowane. O kurde, ty tysiąca HP masz, 520 ataku. No ja bym powiedział, że coś tam bijesz, dobra, i pierwszy test. A, widzicie, ten Indominusik pięknie sobie poradził 3000 obrażeń, y, tylko 3 punkty użyte Alanka. Czekaj. Ej, chwila. Czy wy to widzicie? On miał 459 poziom. P on ma 459 poziom. To jest normalne? <laughs> Nie zwróciłem na to uwagi kompletnie. Przecież on może mieć... What? Co się tutaj dzieje? Yy, Potrzebuję kogoś, kto by mi wytłumaczył, co się właśnie tutaj stało. Czemu na takim poziomie walczyłem? Ja rozumiem, oni chcieli po prostu zboostować zwykłego dinozaura, żeby miał szansę ze mną, ale że takie... Takie chwyty tutaj robią, że powyżej maksymalnego poziomu? Co to było? Co to było? Dobra, nieważne. Velociraptor generacji drugiej, i gry mi skraszowało znowu. Niestety nie będzie tego okienka, gdzie sobie klikniemy po prostu na tego Velociraptora, tylko jak zwykle dostaniemy to em, w ten sposób pokazane czyli 460 punktów DNA, 6500 Loyalty Pointsów i w końcu Velociraptor generacji drugiej. Pięknie, tylko szkoda, że i tak nie mogę ich wykluć. Wszystkich tych Velociraptorów, a może tutaj coś jest specjalnego. A nie, dziwne to jest, że tutaj są jakieś dynie, Może jest jakiś update? Właśnie, będę musiał sprawdzić po nagraniu tego odcinka, czy jest jakiś update. I lecimy jeszcze na ostatni event. Tylko, że tutaj, o właśnie, mamy coś takiego. Może powinienem wziąć w tym udział. Nie pomyślałem o tym. Teraz dopiero w sumie to zauważyłem. Halo, mogę kliknąć? O, mogę. I mamy tak, ciebie na 39. poziomie. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Przydałyby się te wodne. Małe problemy mogą być. Chociaż z drugiej strony. Tak, tak, tak. Wezmę te. Jak przegram ten event, no to będę na siebie zły, bo mogłem um, temu w bardzo spo... prosty sposób zaradzić. Ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko będzie to fajny, wyrównany meczek. Albo bardziej fa... fajna, wyrównana walka. Dobra, odkładamy punkty. Bango, Banano, Ja chyba ciebie mam do wyklucia też, albo nawet dwie sztuki. Właśnie trzeba będzie pod koniec tego odcinka wrzucić kolejne rzeczy na rusz, niech się tam wykluwają. Dobra, weźmy sobie coś takiego zróbmy. Dał coś. O, kurde, on dał pod obronę. Hmm, ale co z tego? <grym> Oczywiście że to wszystko było obliczone, to nie tak, że losowo sobie kliknąłem i udało mi się to wygrać. Nie, 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 Nic z tych rzeczy. W ogóle czemu on nie zmienia na tego innego? Nie. Przecież on powinien być lepszy ode mnie? Tak mi się zdaje, dobra. Raz, dwa, trzy i trzy punkty sobie odkładamy. Nic nie dać pod obronę, nic nie dać pod obronę, super. I zobaczymy, ile on będzie miał na mnie. A nie, ja mam na niego boosta. O, to nawet, nawet nie pomyślałem o tym. Chociaż na samym początku w pierwszej walce powiedziałem, no tutaj um, właśnie, jeżeli on ma ten znaczek, ja mam ten znaczek, no to mam na niego właśnie boosta. To, to, to coś mi się musiało poprzestawiać. Nieważne, ważne jest to, że kolejna walka wygrana. Jak widzicie, to jest totalny chill teraz. E, kończenie tych walk i troszeczkę ekspresowe tempo mam. Bo w sumie e, nie, nie ma sensu tego przedłużać i zobaczymy, jaką legendę tym razem dostałem. Kolejny T-Rex do wyklucia. Super. Super, że kolejnego T-Rexa mam. I coś mi miałem jeszcze zrobić. A, i tutaj muszę odbierać punkty. Ile mam? No, 436. Troszkę mało, co by nie mówić. Ale coś miałem jeszcze zrobić. A, miałem wykluć kolejne te, kolejne dinozaury. Więc e, na pierwsze miejsce wrzućmy. Jest Velociraptor. Generacji drugiej. Na drugie miejsce wrzućmy sobie. Pa, 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 gdzie ty jesteś? Spino, bo potrzebuję spino. I tutaj wrzucamy dwie legendy. Ja się wykluwają po prostu na tych ostatnich slotach. I czego ja potrzebuję? Dracorexa mam. Mam tą rybkę, co już pokazywałem Wam. uhu hu 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 Może sobie weźmiemy jednego Dracorexa. 6 dni, 23 godziny. Nie lubię tego widoku, bardzo nie lubię. I weźmiemy sobie ciebie już mam, ciebie wezmę. Okej. Okay. No i niech się niech się tam one na spokojnie wykluwałem, a te dwa pierwsze sloty, chociaż nie, pierwszy slot w sumie, bo w sumie ten się później przesunie tutaj. No. Też o tym nie pomyślałem. Dobra, czas otworzyć tikety, a nie, jeszcze przepraszam, o, musimy odebrać punkty, ile? 4000 prawie. <grych> prawie, powiedzmy. Dobra, 2200 punktów. Na mm, ciebie w sumie mógłbym wydać. No 1%. Mogę wydać, mogę wydać. Dobra, 1600 i 1600. Jak widzicie, ładnie to podskoczyło. Tutaj mamy megalozaura, którego chyba już posiadam. Tak, posiadam. I tutaj, dla przypomnienia, mamy gigantopisa. Dobra, 10 punktów i coś jest. Coś tam czeka na mnie. Uwaga, uwaga, czy dzisiaj szczęście dopiero. Jest? Udało się chyba trafić to, tak? Nie. Trzy dostałem. Co jest? Trzy legendy z jednej paczki. I oczywiście kolejne etikety sobie kupujemy, bo w sumie dzisiaj to zarobiliśmy, także dzięki za uwagę, dzisiaj bardzo szybki odcinek z Jurassic World, ale w sumie nie ma sensu, wiecie, przedłużać cały czas tych samych eventów, widzieliście to 500 razy, e, więc co? jutro kolejny odcinek małpek, pewnie pojutrze też, po, poczekam aż się pozbiera te parę rzeczy właśnie z Jurassic World i wtedy będziemy wracali właśnie do tej gry, żeby pokazać troszeczkę więcej. Także miłego dnia, dnia życzę, do zobaczenia, cześć!